Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej LIDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja Łódzka 1914 roku objęła swym działaniem teren całego obecnego województwa łódzkiego. W filmie tym przedstawimy znane i nieznane epizody, miejsca i bohaterów tamtych dni, tamtych wydarzeń. Pokażemy ziemię łódzką w ogniu walk 1914 roku. Rozdzielili nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęków, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Zaledwie wczesnym rankiem armaty zaczną grać. Ty świstem kul morderczym o sobie dajesz znać. Na nasze niskie szańce szrapnelu wrzucasz grat i wołasz mnie i mówisz: to ja, twój brat, twój brat. Las płacze, ziemia płacze, w pożarach stoi świat, a ty wciąż mówisz do mnie: to ja, twój brat, twój brat. O nie myśl o mnie, bracie, śmiertelny idąc bój, i w ogniu moich strzałów jak rycerz mężnie stój. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Wojska niemieckie zaatakowały z kierunku Włocławka. A w Włocławek toczyły się walki, które później znamy w czasów II wojny światowej, o każdy dom, ulicę. Wojska rosyjskie, korpus rosyjski rozciągnięty na 40 km. Proszę pamiętać, że korpusy rosyjskie wcześniej liczyły około 26 tysięcy żołnierzy. Oczekiwał na pomoc przyprawiającego się w Płocku kolejnego korpusu rosyjskiego, 6 korpusu rosyjskiego. Na początku dowódca rosyjski nie wiedział, że ma do czynienia z jakąś dużą akcją. Z chwilą, kiedy się zorientował, rozpoczął się powolny odwrót wojsk rosyjskich. Następnym dużym punktem tym obronnym było Kutno. O miasto to toczyły się także równie zaciekłe walki, jednakże wojsko niemieckim się udało je zdobyć. Ostatnim punktem obronnym przed Łodzią była linia Piątek Łęczyca. Na tej linii wojska rosyjskie chciały zatrzymać przeciwnika. Jednakże z chwilą, kiedy to się nie udało, Rosjanie zmuszeni się do wycofania w kierunku na Zgierz, Ozorków Zgierz. Główna linia obrony przed wojskami niemieckimi biegła od strony Lutomierska przez Aleksandrów, Zgierz, Nowosolną. Strona północna miasta była główną linią walk, natomiast od strony Poddębic szedł korpus Poznań, a od strony z Duńskiej Woli korpus Breslau, Wrocław.
te korpusy dochodziły do linii Aleksandrów-Lutomiersk, na tej stronie walczyły, natomiast korpus Breslau na linii Pabienice-Janowice. Wojska niemieckie, chcąc zdobyć miasto, nie mogąc zdobyć je od strony północnej, rozpoczęły powolne otaczanie miasta, aby połączyć się z jednostkami walczącymi w rejonie Pabianic oraz Rudy. Plan niemiecki przewidywał okrążenie miasta, no i jego zdobycie. Jednakże Niemcy w czasie tak zwanych bitwy o Łódź nie zdawali sobie sprawy, iż w rejonie Tuszyna znajdują się siły rosyjskie. Od strony Piotrkowa nadciągały wojska austro-węgierskie oraz wojska niemieckie. Rosja tutaj, w rejonie Tuszyna, stały wojska rosyjskie. Z chwilą, kiedy się te jednostki by połączyły, utworzyłby jednolitą linię frontu. Jednakże na skutek działań wojskowych i panujących warunków atmosferycznych, proszę pamiętać, że jednostki walczące w rejonie Żgowa, czyli tak zwana grupa Szefera oraz trzecia dywizja gwardyjska generała Litzmana, liczyły w sumie około 9-10 tysięcy żołnierzy. Należy o tym pamiętać, że sama jedna dywizja przed stanem wojny liczyła 13 tysięcy żołnierzy. Czyli jakie to były duże straty, skoro cały korpus liczył 9 tysięcy, a przed mobilizacją jedna dywizja powinna liczyć 13 tysięcy żołnierzy. Czyli korpus o 26 tysięcy żołnierzy, około. Z chwilą, kiedy Litzman i generał Szefer poczęli odwrót, przesuwali się na Chojny, następnie na Wiskitną, Olechów i Brzeziny. W rejonie Brzezin zostali okrążeni przez wojska rosyjskie. I znowu tutaj pomogła pogoda. Z chwilą, kiedy się wycofali z rejonu Żgowa, dzisiejsza to Gatka Stara, panowała mgła. A tutaj w Brzezinach, gdy zostali okrążeni, dodatkowo była noc, co umożliwiła wyjście wojskom rosyjskim z kierunku na Wolę Cyrusową, w stronę północną, generalnie powiedzmy północne, i zajęcie i połączenie się później z oddziałami 9 Armii Niemieckiej. W ogóle samo wyjście z rejonu dzisiejszej Gatki Starej, czyli Żgowa, okolica Żgowa, było zaskoczeniem dla samych wojsk rosyjskich. Rosjanie się nie spodziewali, cały czas myśleli, do godziny 11, że wojska niemieckie znajdują się w rejonie Żgowa. Tymczasem one już były gdzieś w okolicach Feliksina, Wiskitna Olechowa. I przesuwały się powoli na Brzeziny. Oczywiście mówię to generalnie o głównym kierunku, nie rozbijając go na poszczególne ruchy jednostek. W rejonie Brzezin Rosjanom ponownie okrążyli Niemców. Jak już wcześniej powiedziałem, wojska niemieckie wyszły z okrążenia, mając podwójne szczęście, po pierwsze sprzyjającą noc i mgłę. Takich większych i mniejszych cmentarzy jak ten jest wokół Łodzi ponad 100. Spoczywają na nich żołnierze formacji rosyjskich, pruskich i austro-węgierskich. Często walczyli w tych wojskach także Polacy wcieleni przez zaborców. I był to naprawdę dramatyczny epizod tej wojny i tych działań.
operacja łódzka oparta była na działaniach wojny manewrowej. Obydwie strony nie utworzyły jasnego frontu, także takie okopy jak tutaj znajdowały się tylko w miejscach, gdzie wojska przygotowały się na atak wroga. Skansenie rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim możemy obejrzeć rekonstrukcję okopów. Tutaj w Lesie Gałkowskim znajdują się pozostałości właśnie takich rowów strzeleckich ukopanych przez żołnierzy rosyjskich. Właśnie tutaj widać takie zagłębienia. Wielu z tych żołnierzy zginęło podczas walk. Cmentarz żołnierzy rosyjskich znajduje się tutaj niedaleko na pobliskim wzgórzu. W kierunku Brzezin natomiast na cmentarzach, na przykład w Pustułce, leżą żołnierze niemieccy. Bagnety na broń. To będzie krwawa robota. Wybiegamy naprzód, przeciwko rosyjskim oddziałom. Ja też idę z wami. Uczyńcie honor waszemu ojcu, Heisler. Tak jest, panie kapitanie. Hurra! Hurra! I hurra zmieszało się z dmuchnięciem wrogi wydanym przez trębaczy. Sprzeciwka jednak brzmią rosyjskie sygnały. Wrzeszczą tysiące rosyjskich gardeł. Hurra! Hurra! W lesie odpowiada echo. Teraz walczący są wymieszani ze sobą, stali się nieprzeniknionym kłębowiskiem. W ciemności zaczęła się najbardziej przerażającego rodzaju leśna bitwa. Ci, którzy to przeżyli, jeszcze dziś wzdrygają się z przerażenia, gdy tylko o tym pomyślą. Nie było żadnym odosobnionym przypadkiem, gdy dwa bagnety biegły naprzeciw siebie i jednocześnie zatrzymały bicie dwóch serc. To, co ochotnik wojenny z zafascynowaniem czytał w starożytnych greckich dziełach i niemieckich sagach, że dwaj wojownicy, bohaterami nazwani przez historię, ze spuszczonymi lancami i wyciągniętą szablą, galopują w swoim kierunku i obaj, jeden przebity przez drugiego, spadają martwi na ziemię we wspólnym żelaznym unicestwieniu. To właśnie często przeżywano tutaj. Nieruchome oko jest wpatrzone w krew, która płynąc z dwóch serc, wsiąka w leśną ziemię. Niestety z całego cmentarza pozostało tylko te kilka kamieni nagrobnych i kamień przypominający w języku niemieckim o tym, że spoczywa tutaj 500 rosyjskich żołnierzy, którzy właśnie w tym lesie w roku 1914 zginęli za swoją ojczyznę. Do dzisiaj ziemia oddaje pamiątki I wojny światowej, podobne do tych, które znajdują się w Muzeum imienia Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym. Tutaj znajdują się także takie pozostałości pocisków artyleryjskich przyniesione m.in. przez grzybiarzy. W 1914 roku na ziemiach Królestwa Polskiego spotkały się armie pruska i rosyjska. Rosjanie byli uzbrojeni w takie oto karabinki Mosin. Niemcy posiadali karabiny Mausera. O uzbrojeniu wojsk w
tamtym okresie opowiedzą nam członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych Żelazny Orzeł. Warto pamiętać o tym, że na cmentarzu koło Gatki Starej spoczywają żołnierze nie tylko narodowości niemieckiej oraz rosyjskiej, ale przede wszystkim Polacy, którzy w armiach zaborczych służyli wówczas wierząc w odzyskanie polskiej niepodległości. Idealnym przykładem jest tutaj 225 Pułk Piechoty, który jako stowarzyszenie konstrukcyjne mamy przyjemność odtwarzać. W skład tego pułku wchodzi Polacy, którzy z tych ziem wcielani byli do armii zaborców, po prostu z tego względu, że był to okres, w którym wybuchła wojna, a jak wiadomo, wojna wymaga ludzi, którzy będą mniej walczyli. I nikt nie patrzył, czy byli to Polacy, czy Niemcy. Tak naprawdę, jeżeli ktoś był na terenie danego zaboru, stawał się automatycznie żołnierzem tego zaboru. I to właśnie przykład jest. Zresztą tych pułków jest wiele. Można tak mnożyć ludzkie historie, które na przełomie lat Wielkiej Wojny 14-18 wcielały w swoje szeregi właśnie Polaków, ludzi innej narodowości, a ci ludzie ginęli. Ginęli wierząc w odzyskanie niepodległości, co zresztą udało się w roku 18. Natomiast współcześnie, jeżeli myślimy o tym cmentarzu, jeżeli myślimy o wszystkich miejscach, które pozostały z tej Wielkiej Wojny, patrzymy na co? Rest in Brick, po niemiecku, czyli pewnie Niemcy. Nie do końca. Ta wojna niestety nie była zbyt jasna w swojej formie. Trzeba bardzo dokładnie zgłębić się w historię, żeby zrozumieć, że właśnie w tych latach 14-18 kształtowała się nasza polskość, nasza niepodległość. A to jest jedno z miejsc, które pozostało po tym trudnym okresie. Kiedy jedziemy z Łodzi do Rzgowa, czy z Rzgowa do Łodzi, widzimy przy swojej drodze ten pomnik. Mało kto zastanawia się, dlaczego ten pomnik stoi w tym miejscu, a jest to monument, który pamięta czasy Wielkiej Wojny Światowej. To właśnie tutaj spoczywają ciała poległych żołnierzy, którzy brali udział w tej bitwie pod Rzgowem, o których nikt nie pamięta. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Napis na pomniku nie jest napisem w języku niemieckim, nie jest też napisem w języku rosyjskim. Konstruktorzy tego pomnika, których niestety nazwiska giną w mrokach dziejów, pomyśleli o tym, że na tym cmentarzu leżą ludzie wielu narodowości. Dlatego właśnie łaciński napis Pro Patria, zwłaszcza dla nas też Polaków, oznaczający za ojczyznę, dobitnie pokazuje, jaki wydźwięk ma to niesamowite miejsce. Takich miejsc na cmentarzu jest wiele. Tutaj jeden z zachowanych nagrobków, pamiętajmy, wie, z nich nie zachowało się do dzisiaj. Na nim, kiedy przyjrzymy się dokładnie, widzimy polskie nazwisko. Władysław Bajerowicz. Polak, który służył w 225 Pułku Piechoty, dokładnie w drugiej kompanii. Spójrzmy dookoła. Wokół nas pełno jest grobów Überkanter. A co to znaczy? Nieznany. I nie wiadomo, czy pod słowem nieznany w tym momencie nie kryje się też nie jeden Polak, nie jeden człowiek, który tutaj właśnie zakończył swoje życie, walcząc na tym podrzgowskim wzgórzu. Zresztą nie tylko w tej armii, bo w armii rosyjskiej bardzo wielu Polaków, którzy wcielali byli tutaj jako po prostu podwładni cara do armii. I niestety Gatka Stara jest miejscem, gdzie przyszło im ze sobą walczyć. Nie Rosjanin z Niemcem, tylko często Polak z Polakiem. Warto o tym pamiętać. I trzeba dbać o to, by miejsca takie jak cmentarz pod Rzgowem nie odeszły w niepamięć, tak jak ci, którzy niestety powoli odchodzą w ludzką niepamięć. Żołnierze walczący w Wielkiej Wojnie 14-18. Co ciekawe, kiedy spojrzymy na cmentarz trochę dokładniej, zatrzymamy się w niektórych miejscach, cmentarz zacznie pokazywać nam swoje tajemnice. Jak na przykład ścieżkę. Drogę, która łączyła kiedyś główny monument z kaplicą, którą za chwilę miejsce pokażemy, gdzie się znajdowała. Co ciekawe, ścieżka wysypana była kiedyś żwirem. Nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego do dzisiaj na drodze łączącej główny monument z kaplicą nie rosną drzewa. Mimo tego, że minęło praktycznie 100 lat od czasu,
kiedy kogokolwiek ostatnio przychodziło do tego, żeby pielęgnować zieleń na terenie cmentarza. To miejsce, w którym obecnie nie zobaczymy zupełnie nic, jest miejscem jednak niezwykłym, ponieważ dokładnie w miejscu, gdzie stoję obecnie, kiedyś wznosiła się protestancka kaplica. Kaplica, w której odprawiane były nabożeństwa za dusze poległych tu żołnierzy. Wokół nas znajduje się las. Natomiast kiedyś były tutaj groby. Niestety nawet po krzyżach, na grobkach, często wykonywanych z kamienia, nie zostało już ani śladu. W tym miejscu walczyli żołnierze ubrani w takie uniformy, jak widzicie właśnie chociażby na mnie. To był typowy strój żołnierza armii carskiej. Zacznijmy od butów, które były najważniejszym elementem tego stroju. Buty wysokie, nieprzemakalne, niepodkute, ale doskonałe do długich przemarszów. Ważnym elementem stroju żołnierza carskiego był płaszcz ze zbitego wojłoku, także nieprzemakalny, ciepły. Pamiętajmy, że operacja łódzka już od 12 listopada 14 roku toczyła się w warunkach nocnych przymrozków. W ciągu dnia temperatura nie przekraczała 5 stopni, a to, co działo się tutaj na terenie Gatki Starej, ta bitwa, czyli od 21 do 23 listopada, toczyła się już w warunkach zamieci śnieżnej i mrozów, które nawet uniemożliwiały żołnierzom okopanie się. A więc te elementy umundurowania, jak właśnie płaszcz, jak właśnie dobre buty, były bardzo konieczne. Ciekawym wynalazkiem, ciekawym elementem umundurowania po stronie armii carskiej był także baszłyk. Był to kaptur połączony jednocześnie z szalikiem, szyty z wełny wielbłądziej, także zbitej, nieprzemakalnej, bardzo dobrze chroniącej głowę i szyję żołnierza przed mrozem. No jest to taki typowy element właśnie dla armii carskiej, która, zwłaszcza te jednostki syberyjskie, musiały być przygotowane na takie mrozy. To była też pewna przewaga właśnie w tym miejscu, kiedy pojawiły się te mroźne dni po stronie rosyjskiej. Rosjanie rzeczywiście byli przygotowani poprzez swoje umundurowanie na tą porę roku, w której było tutaj trzeba walczyć. Ważnym elementem wyposażenia w armii carskiej był pas główny z klamrą, z orłem dwugłowym carskim. Na nim przynajmniej jedna ładownica do karabinu Mosin, wzór 1891. Tutaj żołnierz carski nosił nawet 60 patronów, czyli naboi. Wielokrotnie jednak była to ładownica pojedyncza, a więc trzeba było gdzieś jeszcze nosić dodatkową amunicję. Do tego służyła z materiału szyta dodatkowa ładownica, także przynajmniej około 40-50 naboi mieściło się tutaj w dodatkowej ładownicy. I element niezbędny żołnierzowi carskiemu, mianowicie plecako-torba, którą najczęściej noszono na lewym boku. Tutaj przenoszono wszystkie rzeczy osobiste żołnierza, dodatkowe pary ubrań. Bardzo ważny element wyposażenia. Na pasie bagnet do karabinu Mosin, wzór 1891. No i bardzo charakterystyczny element umundurowania żołnierza carskiego, czapka. Czapka w kolorze khaki, wzoru brytyjskiego, wprowadzona w czasie reformy mundurowej w armii carskiej lat 1907-1912, z charakterystycznym bączkiem na czapce z kolorami świętego Jerzego, czerń i złoto. To był kolor świętego Jerzego i kolor cesarstwa, noszony w formie takiego bączka, jak widać na czapce, także potwierdzany wielokrotnie giergiewskim kriestem, czyli krzyżem świętego Jerzego. Tu wstążkę do krzyża widzimy w tych samych kolorach. No i ostatni element, który był bardzo charakterystyczny dla armii carskiej, pagony. Szerokie, materiałowe pagony, dwustronne, bo w tym stroju żołnierz szedł i do boju, i na paradę. Jedynie co robiono, jeżeli do boju, to pagony, tak jak widać, były kolorem zielonym na wierzch, z malowanym
farbą, w odpowiednim kolorze, odpowiednim do pułku, numerem tego pułku. Natomiast jeżeli szedł na paradę, ten pagon był przekładany na drugą stronę i wtedy tak jak tutaj w pułkach strzeleckich, była to karmazynowa czerwień. Umundurowanie żołnierza Cesarstwa Niemieckiego w okresie operacji łódzkiej 14 roku nie pozostawiało wiele do życzenia. Było to umundurowanie bardzo wysokiej jakości, wykonane z najlepszych materiałów. Niestety, był to początek wojny i w czasie wojny, jak wiemy już z doświadczenia, te materiały się zmieniły. Natomiast jeżeli chodzi o rok 14, możemy mówić przede wszystkim o bardzo dobrze wykonanych butach ze skóry, podkuwanych, co ułatwiało marsz. Cały mundur wykonany był z wełny, z bitej wełny, podobnie jak płaszcz. Był to mundur wzór 1907x10, co odpowiadało latom reformy w armii niemieckiej, reformy mundurowej. Wówczas wprowadzano te szaro-zielone mundury Steingrau, co zastąpiło wcześniejsze mundury granatowe, jak wiadomo, nie sprawdzające się w warunkach bojowych. Podobnie powstał płaszcz. Płaszcz, który na te zimne dni operacji łódzkiej starał się idealnie, zdał egzamin w sposób perfekcyjny. Na tym płaszczu widzimy pas. Pas z oporządzeniem. Pas spinany jest przez klamrę z cesarską koroną po środku oraz napisem Gott mit uns, czyli Bóg z nami. Hasło to zresztą, mylnie mylone z dewizą hitlerowską, zostało po prostu przejęte w czasie II wojny światowej na wzór armii cesarstwa. Na pasie głównym widzimy ładownicę do karabinu Mauser 98. W takiej ładownicy pomieściło się 45 naboi, czyli w obu było ich 90. Plus 5 naboi w karabinie Mauser 98, broni bardzo dobrej na tamten czas. Być może nawet zbyt dobrej, bo to właśnie karabiny tego typu jak Mauser zmieniły oblicze wojen od wojen napoleońskich, gdzie wiadomo, wielkie oddziały wojska spotykały się naprzeciwko siebie na zielonych łąkach i oddawały serię strzałów, w większości niecelnych. Natomiast tutaj ten karabin szczycił się niesamowitą wręcz celnością i donośnością na 2 km, a to więcej niż trzeba, bo z takiej odległości nawet nie widać było dobrze żołnierza. To właśnie przez tego typu uzbrojenie zmieniła się wojna, wpłynęła ewolucja na umundurowanie, wyposażenie i sposób podchodzenia do prowadzenia działań wojennych. Natomiast na tym pasie, oprócz ładownic, znajdowały się też inne bardzo przydatne rzeczy. Przede wszystkim łopatka saperska, która służyła do kopania okopów, szybkiego okopania żołnierza w warunkach bojowych, a na niej przytoczony bagnet. Bagnet wzoru 1871. Przestarzały jak nawet na okres I wojny światowej. Z tyłu znajdował się chlebak, tak zwany brotbeutel, służący do przenoszenia rzeczy prywatnych, jedzenia, kuchenki spirytusowej, otwieraczy do konserw i podstawowej racji żywnościowej. Natomiast z tyłu żołnierza widoczny jest plecak, tak zwany tornister, i stąd to słowo w języku polskim, w którym przynoszony był drugi komplet umundurowania roboczego, rzeczy prywatne, jedzenie i druga para butów na zmianę. Bardzo istotne. Na tym plecaku przytoczone są koc i płachta namiotowa. Jak na tamten czas niesamowite wręcz osiągnięcie technologiczne, bo ta płachta pojedynczemu żołnierzowi mogła służyć jako pałatka przeciwdeszczowa, a spięta z kolejnymi płachtami tworzyła namiot dla dowolnej liczby żołnierzy, w zależności od liczby żołnierzy, którzy dysponowali takimi płachtami i taki namiot zbudowali. Tutaj widzimy jeszcze niestety echa XIX wieku. Piękne, czerwone wypustki, służące tylko i wyłącznie ozdobie. Kolejny charakterystyczny element, trodel. Też element wydawałoby się tylko i wyłącznie ozdobny, lecz tak naprawdę miał dodatkową funkcję. Po kodzie kolorowym tego trodla można było odczytać z łatwością, do której kompanii należał żołnierz. W tym przypadku jest to druga kompania 225 pułku, co potwierdzają numery na pagonach, z 25 korpusu armii, co potwierdza ten niebieski kolor wypustki, a potwierdzeniem tego jest numer
naszyty na Pikenhaubie 225 rezerwowy pułk piechoty. Było to zrobione w taki sposób, że każdy żołnierz, każdy dowódca mógł zobaczyć, widząc innych żołnierzy, z których pułków pochodzą, komu są przypisani. Służyło to rozpoznaniu. Natomiast oczywiście tego typu elementy w trakcie trwania działań wojennych powoli zamierały, przestano ich używać. Pikenhauby, jak wiemy, zastąpiły w końcu hełmy stalowe wzór 16, a piękne wypustki munduru zastąpił prosty mundur wzór 15, pozbawiony jakichkolwiek ozdób. To, co skrywa się pod tym pokrowcem, może być dla wielu zaskoczeniem. Jest to piękna, klasyczna forma pruskiej Pikenhauby z mosiężnym orłem, na którym jest inskrypcja Mit Gott für König und Vaterland, czyli z Bogiem dla króla i ojczyzny. Oczywiście widzimy tutaj emblematy Fryderyka Wielkiego, a sam orzeł jest orłem jak najbardziej cesarskim. Charakterystyczne także wykończenie Pikenhauby, czyli ten szpic. On oznaczał rodzaj wojsk. W zależności od tego, jak czapka była wykończona, można było odczytać rodzaj wojska, do którego przypisany był żołnierz. Jeżeli była to ta charakterystyczna szpica, była to piechota. Jeżeli w tym miejscu znajdowała się kula, była to artyleria. Natomiast jeżeli było w tym miejscu coś, co przypominało swoim wyglądem ułańską rogatywkę, była to kawaleria. Służyło to tylko i wyłącznie ozdobie i rozpoznaniu. Natomiast z boków Pikenhauby widzimy tarczki. Tarczkę z lewej strony, odpowiadającej barwami Prusom, Królestwu Prus. Natomiast z prawej strony widzimy barwy Rzeszy. Było to też charakterystyczne, ponieważ ta tarczka była zawsze, w każdej Pikenhaubie stosowana. Natomiast tutaj, w zależności od landu, kolory się zmieniały. Jeżeli były to Prusy, właśnie było to czarne, białe, czarne. Natomiast jeżeli była Bawaria, były to biało-niebieskie tarczki, Saksonia zielone i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzimy, mundury te posiadały niesamowity kod. W 5 osób wybraliśmy się na pobojowisko za Rudą Pabianicką w stronę Żgowa. Pierwszy raz w życiu oglądałem pobojowisko. Wrażenie okropne. Masa trupów żołnierzy i oficerów niemieckich. Zwiedzaliśmy dwie pozycje. Niemiecką atakującą i rosyjską od strony Rudy Pabianickiej broniącą. Trupy żołnierzy zastygłe w najrozmaitszych pozach przedśmiertnych. Tak jak szli i padli, idąc do ataku. Widocznie na bagnety. Prócz tego okopy niemieckie, a w nich masa trupów. Żołnierze niemieccy jeszcze nie pogrzebani. Grzebać ich będzie gmina, gdy tymczasem rosyjskie trupy już uprzątnięte i pogrzebane. Dużo bratnich mogił, poległych żołnierzy. Wszystko z 4. Syberyjskiego Pułku Strzeleckiego. Tutaj, gdy zakończyła się bitwa, 23 listopada 14 roku, na teren tego pobojowiska weszła armia carska. Rosjanie zaczęli przede wszystkim najpierw od grzebania swoich poległych, których tutaj były setki, i te groby, które są właśnie przed nami w tej chwili, to są pierwsze groby żołnierzy rosyjskich, które tutaj powstały na cmentarzu na Gatce Starej. Od nich tak naprawdę zaczęła się historia tego cmentarza. Następnie zaczęto grzebać wszystkich tych, których można było zidentyfikować w okolicy, a już w 1915 roku Niemcy, po uporządkowaniu tego cmentarza, zmieniono pierwotne krzyże drewniane systematycznie na betonowe tablice, nagrobki, oraz zbudowano w 15 roku pierwszą kaplicę. Kaplicę, która była już omawiana, kaplicę ewangelicką. Zbudowano też ten ogromny monument, który pierwotnie, jego krzyż był trzykrotnie wyższy niż ten, który w tej chwili widzimy. Był to krzyż drewniany, górujący nad całą okolicą, widoczny z wielu kilometrów w momencie, kiedy dojeżdżało się do Łodzi od strony południowej.
Kiedy minęła pierwsza wojna światowa, kiedy cmentarz nadal był cmentarzem honorowanym jako cmentarz wojenny, w latach 20. zbudowano tutaj, w tym miejscu, kaplicę prawosławną. Strzelistą, piękną w stylu zakopiańskim, która dominowała od strony szosy nad widokiem tego cmentarza. W tej chwili widzimy już tylko pozostałe fundamenty po tej kaplicy. Myślę, że warto zobaczyć konstrukcję tych fundamentów. Tutaj jesteśmy w miejscu fundamentów po kaplicy prawosławnej. Widać najważniejsze elementy konstrukcyjne tej kaplicy. Główna nawa w kształcie kwadratu z pozostałymi jeszcze elementami metalowymi, prętami, które wzmacniały konstrukcję drewnianą tej kaplicy, i charakterystyczny widok na schody. Tutaj jeszcze częściowo widać elementy schodów, które prowadziły do głównej części kaplicy, i ganek. I ganek podparty. Tutaj jeszcze jest miejsce po elemencie podpierającym ganek tej kaplicy. Tak jak mówiłem, wysoka, bardzo wysoka kaplica, strzelista. W tej chwili z niej zostało już tylko tyle. Gdy ogłoszono mobilizację na wpadku Źródliska, pojawiła się komisja poborowa. Na tą komisję ściągnięto mieszkańców okolicznych miast, wsi i innych miejscowości. Generalnie, jak wspominają wcześniej mieszkańcy miasta, na pobór do wojska miał generalnie nie wpływ zasób portfela. Otóż ludzie, którzy mieli bardzo dużo pieniędzy, do tego wojska nie trafiali. Natomiast ci najbiedniejsi mieszkańcy zostali wcieleni do wojska. Komisja, jak się pojawiła, tak bardzo szybko zniknęła. I zdarzała się sytuacja, o tym też można przeczytać we wspomnieniach, iż rekruci, którzy przyjechali parę dni, następnego dnia po działaniu tej komisji, bądź też przyjechali parę dni później, nie szukali tej komisji, natomiast dobrzy mieszkańcy miasta Łodzi, nie tylko Łodzi zresztą, mówili tym ludziom, żeby nie szukali tej komisji, żeby wrócili do domu, bo tam zawsze będą bezpieczniejsi niż walcząc w jakiejś armii, gdzie mogą oczywiście zginąć. Należy pamiętać, że to my wiemy, iż wojna trwała 4 lata. W ówczesnym okresie sądzono, że wojna zakończy się na jesień 1914, najpóźniej zimą. Łódź była miastem bardzo dynamicznie się rozwijającym. Liczyła prawie 500 000 mieszkańców. Była nazywana Manchesterem Wschodu dla porównania z brytyjskim miastem. Była przygotowywana do przejęcia miasta gubernialnego od pełniącego wówczas tą funkcję Piotrkowa. Wszystkie urzędy były powoli przenoszone. Jak wspomina Mieczysław Hertz, by czuć było dynamikę, miasto się łapało jakby drugi oddech i było gotowe do wielkiego skoku. Operacja warszawsko-dęblińska, bądź znana w literaturze warszawsko-iwanogrodzką, była uderzeniem wojsk niemieckich na wschód. Miała za zadanie związać siły rosyjskie i nie dopuścić ich do wtargnięcia w głąb Rzeszy. Jednakże była ona także wielkim zaskoczeniem dla wojsk niemieckich. Otóż dowództwo niemieckie nie spodziewało się, iż po klęsce, jaką zadało ich na Jeziorach Mazurskich w sierpniu 1914 roku, wojska rosyjskie zostaną tak szybko odbudowane. Zniszczona wówczas w sierpniu 1914 roku 1. i 2. Armia zostały błyskawicznie odbudowane i rzucone do walki. W efekcie tej operacji warszawsko-dęblińskiej bądź warszawsko-iwanogrodzkiej wojska rosyjskie doszły, nie tylko ponownie zajęły Łódź, odzyskały miasto, ale także doszły do terenów, które osiągnęły najbardziej wysuniętą na zachód linię frontu, którą to później nigdy już nie osiągnęły. Zwycięzcą w operacji łódzkiej można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać wojska niemieckie. Dlaczego? Zdobyły miasto Łódź, największe miasto stojące na drodze do Warszawy. Przez to świetnie nadające się na
z bazę zaopatrzeniową walczących na wschodzie wojsk niemieckich. Było to także doskonałe miejsce do przechowywania zapasów, broni, amunicji oraz do miejscem przezimowania dużych uzupełnień wojsk niemieckich, które później mogły zostać wykorzystane do walk na wschodzie. Należy pamiętać także o tym, że operacja łódzka związała także te siły niemieckie, które były potrzebne na zachodzie. Domniemuje się w literaturze, iż walki toczone pod Łodzią uniemożliwiły wojskom niemieckim uderzenie na Paryż i jego zdobycie. Przez to dowództwo francuskie mogło znać to za zwycięstwo. Sama operacja łódzka była jakby operacją przypadkową. Otóż 2 listopada z przyjętych, nieszyfrowanych depesz Niemcy dowiadują się o planach uderzenia w głąb terytorium Rzeszy. Celem uderzenia rosyjskiego był Śląsk oraz Berlin. Aby przeciwdziałać temu, tym zamierzeniom, generał Hindenburg, późniejszy wielki feldmarszałek, przygotowuje plany, które mają przeciwdziałać zamierzeniom rosyjskim. Łódź była głównym miastem stojącym najbliżej w ówczesny frontu, który się znajdował w okolicach Przedborza. Samo okrążenie, uderzenie wojsk niemieckich od strony Włocławka w kierunku Łodzi trwało zaledwie 6 dni, od 11 do 16 listopada. Można uznać ten okres, zdobycie Kutna, Łęczycy oraz Piątku, wówczas innych malutkich miast, aczkolwiek bardzo ważnych, mogących stanowić świetną barierę do oporu, i przejście od Włocławka do Łodzi uznaję za pierwszy bliski na wschodzie. W ówczesnych warunkach, kiedy był śnieg, błoto, deszcz ze śniegiem, wojskom niemieckim udało się przejść dosyć znaczną odległość w przeciągu tak krótkiego okresu czasu. Okrążenie same miasta miało za zadanie, po pierwsze, było to spowodowane taktyką, jaka została narzucona przez wojska rosyjskie, gdzie walki toczyły się na zasadzie spotkaniowej. Walki toczone w rejonie dzisiejszej Gatki Starej były walkami bardzo przypadkowymi. Rosjanie dowiedzieli się o przybyńcach przebywających na południu od Łodzi w wojskach niemieckich właściwie przez przypadek, aby tą lukę, która powstała w ich froncie, jakoś zatkać, skierowali tam bardzo słabe siły. Po prostu rzucili tam wszystkie rezerwy, jakimi dysponowali. To umożliwiło w późniejszym okresie zajęcie nie tylko wojskom niemieckim przejście przez teren dzisiejszej Gatki Starej Wiskitna i później na Olechów, aby zająć Brzeziny, ale także pokazało wojskom rosyjskim, jak słabe są ich działania. Należy także pamiętać o jednym. Główne działania w operacji łódzkiej w okresie tzw. bitwy od Łódź, toczonej pomiędzy 16 a około 24 listopada, toczyły się w kierunku na północy miasta. Teren południowy został, że tak powiem, niejako wygenerowany przez wojska niemieckie, głównie przez grupę Schäfera i generała Karla Litzmana, późniejszego bohatera hitlerowskiego. Walki toczone o Pawianice były spowodowane tym, że w mieście tym znajdowała się kwatera, która została przeniesiona z Łodzi na terenów Pabianic. Oczywiście Rosjanie motywowali to tym, że sztab drugiej armii powinien być bliżej walczących jednostek. Jednakże należało pamiętać, iż miało to także za zadanie, aby nie rozerwać linii frontu pomiędzy 5. i działającą bardziej już na południe 4. armią, wchodzącą w skład frontu południowego. Należy także pamiętać o tym, że pierwsza, druga i piąta armia wchodziły już w skład frontu północno-zachodniego. Był mróz, o czym należy pamiętać. Ziemia była zmarznięta, więc oni też kopiąc te okopy, proszę pamiętać, że okopy w operacji łódzkiej były okopami w linii prostej. W przeciwieństwie do zachodu, gdzie były robione, są linie w kształcie, można nazwać to węża. Proszę pamiętać o tym, że operacja łódzka toczyła się bardzo dynamicznie. Nie było czasu na jakiekolwiek przygotowania, bo przeciwnik się pojawiał to w jednym miejscu, to następnego dnia był już w innym miejscu. Legenda Litzmana była wykreowana przez propagandę powojenną, kiedy Niemcy, którzy przegrali wojnę, potrzebowali jakiegoś moralnego wsparcia. Nic lepiej się nie nadawało, jak zwycięstwo odniesione na wschodzie. Do takich celów świetnie nadawał się generał Litzman. Po pierwsze, który swoim sukces bardziej zawdzięczał propagandzie niż rzeczywistym tym i faktom. Generał Litzman był później wykorzystywany zwłaszcza przez propagandę nazistowską, która potrzebowała bohatera. A
idealnie w tą wizerunek propagandy się wpasowywał. Dlatego w okresie międzywojennym, w II wojnie światowej, Łódź nazywana była Litzmannstadt, a Brzeziny Lewestadt, miasto Lwa. Prostujmy pewną informację. W latach 1914 nie było legionów. Była tylko i wyłącznie pierwsza brygada. To właśnie tą brygadę, to właśnie ludzi, żołnierzy z tej brygady w Łodzi witano jako pruskich najemników po wsi nogę i w ogóle uważano ich za najgorszych szkodników. Nie tylko zresztą w Łodzi, także w innych miastach tach, byli traktowani jako niemalże zdrajcy narodu. Należy, jako ciekawostkę, można powiedzieć fakt, iż kiedy wkraczały żołnierze z pierwszej brygady, z oddziałów Piłsudskiego, jak tak się to nazywało, do Łodzi, na ulicach powiewały rosyjskie flagi, bo akurat tego dnia była obchodzona galówka, czyli urocznica urodzin carskiego syna Aleksandra. Należy powiedzieć jedną rzecz, że generalnie nabór do brygady, tego słowa używajmy cały czas, zawiódł, bo Polacy uważali ich za zdrajców. To byli zdrajcy, którzy przyszli na bagnetach innego okupanta. Rosjanie byli traktowani jako swoi. Dopiero wydarzenia w operacji łódzkiej zmieniły mentalność. Bezpośrednie bombardowanie miast, nie tylko Łodzi, ale także Zgierza, gdzie się toczyły bardzo ciężkie walki, Pabianic, zmieniły tą mentalność mieszkańców, którzy przestali traktować Rosjan jako swoich i przeszli do traktowania Rosjan jako okupanta, a fakt wkroczenia wojsk niemieckich po prostu zmienił sytuację. Jeden okupant zmienił się na drugiego. O tym, jak wyglądało przyjęcie brygadierów Piłsudskiego w Łodzi, najlepiej wspomina Andrzej Struk. W jego własne wspomnienia opisują to tak, iż poszedł do swojej cioci, która była rodzoną siostrą jego matki, zapukał do drzwi, otworzył. Oczywiście na jego widok kuzynka ucieszyła się bardzo, natomiast ciocia i wujo wyszli do niego i go wygonili z mieszkania, nazywając go zdrajcą, pruskim najemnikiem i powsinogą. Koniec cytatu. Głównym uderzeniem wojsk rosyjskich przed dniem operacji łódzkiej nie był Berlin jako stolica, lecz Śląsk. Kierunek berliński traktowano jako kierunek drugorzędny. Zdobycie Śląska miało bardzo proste zadanie. Zdobycie przemysłu, którego można później wykorzystać do dalszych działań w kierunku zachodnim. Proszę przeczytać listę generałów rosyjskich, same niemieckie nazwiska. Rennenkampf, Plewe. To byli ludzie, którzy mieli przodków, bądź pochodzili, jakieś tam powiązania z Niemcami. Rennenkampfa, który przegrał walkę na wielkich jeziorach mazurskich i później pod Łodzią uważano za zdrajcę, że on poprzez to, że jest Niemcem, doprowadził do klęski wojska rosyjskie. W 14 roku Piotrków był siedzibą władz gubernialnych, guberni piotrkowskiej. Władze ewakuowały się i z Piotrkowa, i z Łodzi. Prezydent Łodzi zostawił nawet informację, że urzęduje w Warszawie, gdzie się udał. Rosjanie, ewakuując władze, wywieźli także pieniądze z banków oraz z urzędów. Także ludność lokalna borykała się z problemem braku pieniędzy. Szczególnie brakowało monet i drobnych nominałów, które były konieczne w sklepach i w codziennym życiu. Kwitła inflacja i dzięki temu niektórzy dorabiali się majątków. Próbując ten problem jakoś zażegnać, na przykład fabrykanci łódzcy czy właściciele firm piotrkowskich wypuścili bony, których wykup pokrywali własnym majątkiem. Sama operacja łódzka wyzwoliła także wśród mieszkańców miasta
ale ta, nie tylko łodzie, także Zgierza i innych okolicznych miast, pozwoliła na otworzenie władzy samorządowej. Okres pomiędzy wybuchem I wojny światowej, kiedy to uciekły władze rosyjskie, a definitywne zakończenie operacji łódzkiej, czyli 6 grudnia, kiedy to miasto zostało zdobyte, utworzony w Pabianicach, Zgierzu, Łodzi, komitety obywatelskie przejęły władzę samorządową. Pokazały, że kiedy miasta przechodziły z rąk do rąk, typu operacja warszawsko-iwanogrodzka, dęblińska, kiedy miasto znalazło się ponownie w rękach rosyjskich, pokazały Polakom, że bez Rosjan można sobie świetnie dawać radę. Oczywiście jak na warunki wojenne. Potrafiono utworzyć własne służby porządkowe, milicję obywatelską, której szacunek, cieszyła się olbrzymim zaufaniem i darzono wielkim szacunkiem. Gdy wybuchły zamieszki w Zgierzu, łódzka milicja obywatelska udzieliła zgierskiej milicji obywatelskiej wydatnej pomocy i uspokoiła, zaprowadziła ład i porządek. Powstawały organizacje dobroczynne, i chrześcijańskie, i żydowskie. Powstawały tak naprawdę zręby samorządu, który działał bez nadzoru stron, które walczyły ze sobą. Władze miejskie przejmowały także magazyny żywności, którą rozdzielano wśród mieszkańców i organizacji społecznych. To był także okres zimy, więc na przykład dokonywano często wyrębu drewna, wyrębu lasów czy parków. Na przykład w Łodzi wyrębowi uległy lasy w okolicy obecnej stacji Łódź-Kaliska, gdzie mieszkańcy miasta przychodzili sobie z sankami na przykład i rąbali drzewo na opał. Nie pracowały wtedy z powodów walk i wojny fabryki, brakowało zaopatrzenia, nie było pracy, wszyscy czekali na dalszy przebieg wydarzeń. Także myślę, że był to początek takiej nowoczesnej i oddolnej samorządności lokalnej. Podczas działań wojennych wojska obu stron, wycofując się, niszczyły za sobą mosty, wiadukty, stacje kolejowe, wieże ciśnień, zegary stacyjne. Chodziło o to, żeby opóźnić jak najbardziej przyjście wroga i jego możliwości logistyczne. Właśnie tutaj na gazecie z epoki z 1914 roku widać zniszczenia stacji kolejowej. To jest prawdopodobnie Łódź-Kaliska. Widzimy tutaj Niemca, który fotografuje się na tle zbiornika wodnego. Takich zniszczeń było naprawdę w tym okresie bardzo dużo. Zostały spalone całe wsie, zniszczone miasteczka. Wojska wielokrotnie i z walką, i bez walki zajmowały duże tereny. Tak jak wspominają kronikarze z tego okresu, był to czas wojny, głodu i pożogi. Należy postawić też jeszcze jedno pytanie. Dlaczego straty w operacji łódzkiej były tak ogromne? Bo były ogromne. Pamiętajmy, że operacja łódzka trwała trochę ponad 3 tygodnie, a zginęło w niej, jest to udokumentowane, 200 tysięcy żołnierzy. Tutaj dziennie ginęło 8 do prawie 10 tysięcy żołnierzy. Porównajmy to z wielkimi bitwami I wojny światowej, chociażby z Verdun przecież, która była skonstruowana po to, aby wykrwawić przeciwnika. Tam w ciągu pół roku zginęło 700 tysięcy żołnierzy. Tam ginęło 3 do 4 tysięcy żołnierzy dziennie. A więc widzimy, porównując chociażby te liczby, że operacja łódzka była bardzo krwawą bitwą. Pamiętajmy, że na zakończenie tej operacji, w momencie kiedy zaczęto już chować poległych, grzebać ich, stworzono 273 miejsca pochówku i cmentarze. W tej chwili mamy jeszcze 176 takich miejsc,
w województwie łódzkim, które świadczą właśnie o tym, że ci ludzie ginęli. Jakie były przyczyny? Bo na pewno było parę przyczyn, które powodowały, że ta bitwa była tak krwawa. Pierwsza rzecz to nawet widzicie Państwo w tej chwili pogodę, w której kręcimy te zdjęcia. To już była pogoda mroźna. Pamiętajmy, że od 12 listopada już zaczęły się przemrozki nocne. Temperatura spadła do maksimum 5 stopni, a od 16 listopada zaczynają się opady śniegu. 21-22 listopada, czyli właśnie ten moment samej bitwy tutaj w Gatce Starej, to jest moment śnieżycy. Spadku temperatury do takich niskich, że żołnierze, którzy tutaj walczyli, nie byli w stanie okopać się, nie byli w stanie nawet sporządzić dla siebie prowizorycznego dołu, w którym mogliby się chronić przed ogniem nieprzyjacielskim, przed szrapnelami wystrzeliwanymi z artylerii nieprzyjaciela. To był pierwszy powód, pierwsza przyczyna. Druga, manewrowość tej wojny. Manewrowość konkretnie tej operacji. Pamiętajmy, że operacja łódzka jest określana cały czas jako największa manewrowa operacja wojskowa I wojny światowej na froncie wschodnim. Właśnie to, że te wojska tak szybko się przemieszczały, powodowało, że wielokrotnie zostawiali za sobą rannych, jeszcze rannych, którzy nie doczekawszy się pomocy, umierali z wykrwawienia, we wstrząsie hipowolemicznym i właśnie z tych przymrozków, z tego wyziębienia organizmu. Wielu z tych ludzi mogłoby przeżyć, gdyby dostali pomoc na czas. Oni umierali. I trzecia rzecz na pewno to jest sprawa uzbrojenia, które posiadali ci żołnierze. To już był czas nowoczesnej broni strzeleckiej, nowoczesnej artylerii, a mundury, to co mieli ci żołnierze na sobie, w jakikolwiek sposób nie chroniło ich przed tym wrogim ogniem. Nawet sprawa taka pierwsza z brzegu, oczywista. Ochrona głowy. Ci żołnierze nie mieli w ogóle ochrony głowy, bo ani żołnierz rosyjski w swojej czapce, ani nawet żołnierz pruski w swojej pikelhaubie, która była de facto skórzaną czapką, nie chroniły przed strzałem w głowę, czy też przed szrapnelami, które bardzo często były używane jak w ostrzale artyleryjskim, wybuchające nad głowami tych żołnierzy pociski i szrapnele siekące po żołnierzach pod nimi. Także to jest kilka przyczyn. Operacja łódzka była operacją bardzo krwawą. Pamiętajmy o tym. Pamięć o wielkiej wojnie na ziemi łódzkiej zatarł czas. Pozostały tylko zapomniane groby i zardzewiałe pociski wyorane pod skibą ziemi. Okres walk jest coraz częściej przypominany. Zbliża się bowiem setna rocznica tych krwawych wydarzeń. Wydarzeń, które były początkiem odrodzenia Polski po latach zaborów.